Nie mogę zapisać gry, zauważcie. Domokrążca. Zawsze chciałem go spotkać. Odejdź, duchu. Nie przepuszczę okazji pojedynku z Vandergriftem. On cię zabije. Selkirk nie boi się śmierci. Jeśli zginiesz, twoi żołnierze będą umierać bez końca. Odejdź. To jest zadanie dla Wiedźmina. Robię to tylko dla moich ludzi. Łatwo dam się przekonać, zdecydowanie. Nie wiem, czemu nie mamy moich eliksirów. Pamiętam, że ostatnio jak grałem, też miałem z tym problemy. Oszczędź! Zawiodłeś mnie! Kim jesteś? Stawaj! No... to mamy. Za pierwszym razem coś czuję, że nie pójdzie mi to łatwo. Ja to się robiło jakoś... błędno. Dobra, no jeszcze raz. Trzeba po prostu spokojnie go atakować od tyłu, jeśli wtedy, kiedy on będzie robił tą swoją szarżę. O, nie zdążyłem. Okej, mam Quen, więc spokojnie. Aha, bo oni w jedno miejsce atakują, to spoko. Trebusze! Oj, tego nie wiem jak unikać. Już to leci z jednej strony. Okej, to spoko. Łucznicy! No chodź tu. No znowu. Trebusze! Nie no, bez jaj. To co? No będziecie się musieli niestety patrzeć na te męczarnie. Było co zrobię, no. Od razu, tak. Czemu nie dostał ani razu? A, okej, teraz jest...
Skąd to leci? Stamtąd. Nie wiem, co ja mam robić. Za późno. Okej, on się zamienia w to coś. Nie zdążyłem oczywiście nacisnąć szku, żeby użyć na kukłen. Co to było? Łucznicy! Okej, teraz te strzały po prostu lecą w jedno miejsce. Muszę! No jak to? Trebusze! On rozżyje po prostu błędu. To nie ma sensu. Unikanie tego. Trebusze! Boże, to jest bez sensu. Gorsze jest to, że teraz nie mam tego. Okej, mam. Kurde no. Było blisko, naprawdę. Miała. Czemu on nie dostał żadnego obrażenia, Boże? W dalszym ciągu. Wiesz co, ja wczytam jeszcze raz tą grę. Wiedziałem, że tak będzie. Dlatego właśnie nie lubię tej bitwy, bo ten draug jest tak cholernie trudny do pokonania. Okej, przynajmniej teraz dostaję obrażenie. No chodź. No super. Tutaj dwa ciosy, no czasami jeden. Łucznicy! Okej, po prostu od razu jak zaatakuję go drugi raz, to będę musiał włączać Quen. Od razu. Trebusze! Miałem przeczucie. No nie, no bez. Ja znowu, kurde, mam tyle życia, Boże. Beznadziejny jest ta bitwa. A, jeszcze mnie. Dziabli. Bo to wszystko przez te głupie trebusze, których ja nie wiem, jak mam do cholery je unikać. No chcę wczytać, no. No i znowu zaczyna się robić... Łucznicy! Najlepiej od razu sobie łuczników przyzwać.
ale jesteś brzydki. I czemu nie zadziałał ten cholerny znak? I czemu miałem błędy? O, o to chodzi. Trybusze! Dlaczego? On mnie dosięgnął teraz? O, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Łucznicy! Co? Czemu mnie ciabną? Dwie rzeczników sobie przyzwał. Mamy porównywalną ilość życia. To w miarę dobrze. Tutaj po prostu trzeba używać Quen, bo bez tego się nie da. Trebusze! Nie, jeszcze lepiej, po prostu trebusze. Czemu ty tak skaczesz? A można, nie można. A ja mogę coś w ogóle zjeść? Sorry, na chwilę zjąłem słuchawki tylko. Nie będę księcia robił, bo to szybko było. Sorry. Okej. Okay. Gdzie on jest? Jest ta szmata. Tam jest. No zrób ten tą swoją szarżę. Właśnie. No chodź. Nie. Jest najbardziej zrypana walka w tej grze. Cały odcinek będzie walka z jakimś przeklętym draugiem, bo... To nie jest tak, że jestem taki słaby. Nie jestem może jakiś najlepszy, ale po prostu to jest przesada. Ta walka. No chodź. Okej, udało się 3 razy go zaatakować. O, on się zamienia w to. A, zamienia się. I to nie przeszkadza. Trebusze! Okej, okay, jestem otoczony, jestem osłonięty z jednej strony. Też Maciarz jest tam. Okej, okay, na razie on ma prawie połowę życia, a ja mam całe. Czemu on tak? Okej, on się zamienia w to coś. Łucznicy! Okej, łucznicy mogą być, bo łuczników mogę uniknąć. Dobrze, że nie trebuszę. Zasiadasz.
Łucznicy! Mówię, że mogą być łucznicy, bo... mogą mi być, więc spoko. No Boże. Łucznicy! Co się stało tobie, potworku? Musisz nadrobić zaległości, bo wcześniej nie wołałeś? Gin. Ma mało życia bardzo już, więc jest spoko. Żeby mi nie trafił jakiś tremusz. On się chyba zbugował. Okej, okay, udało się. Jest. Chyba zostać w domu, Vandergrift. Przekręcił nas. Szkoda umierać po takim zwycięstwie. Bogowie, jest sposób walczyć przeciwko takim czarom. To czarodziejski kraft. Ogień nieczysty. Jada. Dlaczego to robią? Jak głosi się powietrza i nastanie czas, kiedy czarodziejki zwrócą się przeciw ludziom i płonące kule spadną z nieba i dokona się dzieło zniszczenia. Mamy tu czekać na śmierć? Wyprowadzę was. Jako pasterz stado wyprowadza w bezpieczne miejsce z mrocznej czeluści. O, to jest ten kapłan. On jest dobry, bo wyprowadził sobie z tego bagna. Ja nie wiem, czy ja mam unikać tego? W jakimś cudem? Okej. Przerwać ostrzał! Nasi ludzie giną! Masakra! Ratuj nas, panie! To twoja robota, Sabrino? Każ trąbić do ataku, najjaśniejszy panie! Wojska Edirn są w rozsypce! Nie tylko Edirn. Popatrz na tę przerażoną zgraję, która jeszcze dziś rano była kwiatem mojego rycerstwa! Jeżeli dostaną wsparcie, poradzą sobie! Kto ci pozwolił używać czarów? Panie! Uderz teraz, górne Edirn będzie twoje! Splamiłaś mój honor, wiedźmo! Sprowadziłaś śmierć na dziesiątki rycerzy! Bitwa była przegrana. Ośmieszyłaś mnie przed Demavendem. Jego żołnierze walczyli do końca. Honorowo! Skazuję cię na śmierć, Sabrino Glevisik. Zostaniesz spalona na stosie. Wrócę tu jeszcze i upomnę się o swoje. No i wszystko się spełniło. Na chwilę, to był prawdziwy sens? 25 lipca 1270. Lasy Angrenu. Żaden mocarz tego świata, żaden Waligura ani osiłek nie zdoła sparować ciosu zadanego ogonem oszluzga. Leto też nie zdołał, ale jakimś cudem przeżył. Pomogłem mu. W końcu wiedźmini na szlaku powinni sobie pomagać. Miał dwóch towarzyszy, wiedźmińskich braci ze szkoły Żmij. Gon wciąż pędził na południe, ale to z Gulety wiedział, dokąd zmierza. Wiedział, gdzie kończy się upiorna gonitwa. Taka była historia poznania się tych dwóch panów. Wreszcie się obudziłeś! Gdzie jesteśmy? W najbezpieczniejszym miejscu w obozie, przyjacielu. Burdel? Aha. Jak tu trafiłem? Znalazłem cię leżącego bez zmysłów na polu. Mgła... zniknęła 3 dni temu. 3 dni? Jesteś pewien? Mhm. Roż wyprawił się w głąb Kedwen z jakąś tajemniczą misją i zdążył wrócić. Ciekawe, czy Hensel już zaatakował. Przyszedłeś tu na dziwki? Żartujesz? Druh ledwo żywy, a ja mam się zabawiać? Przypominam ci, jesteśmy w burdelu. Ale służbowo, to się nie liczy. Służbowo, no. Cedric miał rację.
Moc upiornej bitwy przywraca pamięć. Otworzył ci się kolejny rozdział poematu Geralt z Rivii? Przypomniałem sobie, kto pomógł mi dopędzić Dziki Gon. Kto? Leto, morderca Foltesta. Uratowałem mu życie, a on wiedział, gdzie znajdę Dziki Gon. Nie wiem tylko, czy uratowaliśmy. Yennefer, co tu się działo, kiedy byłem nieprzytomny? O, całkiem sporo. Ty przegnałeś mgłę duchów, Henselt dowiedział się o spisku, a Detmold oszalał. Co to znaczy, że Detmold oszalał? Henselt wymyślał go za to, że nie powiedział mu o spisku. Potem jeszcze dorzucił, że nie wykrył prowodyrów. No to mógł dostać szału. Detmold to ambitny chłopak. Ten twój ambitny chłopak aresztował każdego podejrzanego. Przesłuchuje, torturuje i wiesza od 3 dni. Robi to, co umie najlepiej. Co z Henseltem? Henselt czekał za atakiem. Dlaczego? Szlachta i oficerowie chcieli uzyskać jakieś przywileje i gwarancje, że nie będzie układów z Nilfgaardem, że dostaną ziemię w Dolinie Pontaru. I Henselt się zgodził? A gdzie tam? Wściekł się, zwyzywał ich od tchórzy, ale ze szlachtą musi się liczyć. Tak przez 3 dni. W końcu przekonał część wojska, coś im tam naobiecywał i ruszył na Vergen. Bitwa pewnie już się zaczęła. O nie. Wiadomo już, kto stoi za spiskiem, kto nim dowodzi? Aresztowano Brainfelta, Kirima z Kaingorn i Gunnara Bleckenhoffa z całym orszakiem. I wciąż nic. A ja wiem, gdzie znaleźć szefa spisku. Skąd? Zawsze twierdziłem, że burdel to najlepsze miejsce pod słońcem. Tutaj można nie tylko... Jaskier do rzeczy. Ojej, podsłuchałem rozmowę świszczącej Zośki. Swoją drogą, niech cię nie zmyli jej przezwisko. To piękna i... Do rzeczy! No nie wiem, z kim rozmawiała. Nie widziałem jego twarzy, ale wyraźnie słyszałem jego słowa. Szef przekaże polecenia. Dziś w chacie na klifie. O! Jaskier. A, jeszcze jedno. Te twoje pamflety. Jeśli Detmold się dowie... Wynosimy się stąd! Natychmiast! Ty musisz się wynosić. I to szybko. Nie zostawię cię, Geralt. Przygoda czeka. Królestwa upadają. Będzie o czym pisać ballady. Psia krew, Jaskier. Zabawa skończona, nie widzisz? Jak Detmold się do ciebie dobierze, zaszyj się gdzieś z dala od Doliny Pontaru. No dobra. Zrobię to tylko dla ciebie. Pojadę do Oxenfurtu. Pozdrowię wspólnych znajomych. Ale gdy ta afera się skończy, znajdę cię. Tego się obawiam. Nie marudź. Wciąż mamy pewne nierozwiązane sprawy. Co dalej, Geralt? Znajdziesz Sile i Królobójcę. Odzyskam pamięć, ale najpierw dowiem się, kto stoi za spiskiem. Mam pewne podejrzenia. Myślisz, że to Sila? Jaskier, ukryj się. I do zobaczenia, stary druhu. Ciekawy gdzie... Aha, no w sumie powiedział, że do Oxenfurtu. No dobra, udajmy się na to spotkanie w chacie na klifie. Dzieje się dużo, dzieje się. Przespałem 3 dni. Nie ma już tej upiornej mgły paskudnej. Niestety omylałem zadanie. Purpenpiór. Ale co zrobić, nieprawdaż? Dobrze idę chyba. Tak, na pewno. Okej, zobaczymy, kto steruje całym tym spiskiem. I co? A to miało być wieczorem, czy... Tak po prostu, bo nie pamiętam, szczerze mówiąc. Musimy się za wszelką cenę pozbyć tego przeklętego maga. Gdyby to było takie proste, byłbyś już co najmniej wicekrólem. Tak. Magowie nie umierają łatwo. A ty nie masz nam już nic do zaoferowania. Trzy lata temu obiecałeś nam pomoc finansową, jeśli będziemy przekazywać pewne ważne informacje.
i sprzeciwiać się we wszystkim Detmoldowi i jego stronnikom. I nic się nie zmieniło. Zmieniło się! Foltest i Demavent dostali po gardle. Ktoś chciał zarżnąć jednorożca. Atmosfera jest kurwa napięta, a Detmold silny jak nigdy. Ważniejsze, że nic nam już nie możesz zaoferować. Skarbiec temerski jest dla ciebie zamknięty. Panowie, zapomnieliście chyba, co się stanie, jeśli król dowie się o naszej współpracy. Nie strasz nas, Roż. I nie zapominaj, że rozmawiasz ze szlachtą. Przez 3 dni jeździłem po okolicznych wsiach i miasteczkach w Kedwen. Byłem u starych znajomych, badałem nastroje, pytałem o wieści. Lud Kedwen nienawidzi Detmolda i jego zbirów. Tylko czekają, żeby ktoś mu ukręcił łeb. Ktoś idzie, do broni! Spokojnie. Co on tu robi do ciężkiej cholery? Niech zgadnę. Obudził się i przyszedł. Nie tak się umawialiśmy. Skąd wie o naszym spotkaniu? Też chętnie się dowiem. Geralt? Nieważne. Mam swoje sposoby. Ważne. Bo skoro ty wiesz, mogą wiedzieć też inni. Podsłuchałem rozmowę świszczącej Zosi z jednym z panów. Jak śmiesz, odmieńcze? Mam małżonkę! To już nieważne! Roż, wracamy do Chorągwi. Pomożemy królowi w walce. To koniec konspiracji. Idziemy, panowie! A jednak? Jak to się stało, że kierujesz spiskiem w obozie Kedwen? To długa historia. Plan opracowaliśmy z Foltestem 3 lata temu. Niedługo po tym, jak Henselt spalił Sabrinę i Detmold został doradcą. Po przegranej kampanii nastroje były raczej nieciekawe. Wykorzystaliśmy sytuację. Podkupiłem ich i ukierunkowałem politycznie. W zamian przekazywali mi informacje. Co chcieliście osiągnąć? Nie dopuścić do sojuszu z Czarnymi, ograniczyć wpływ Detmolda na Henselta i siać ferment. Nie było cię 3 dni. Byłeś już w obozie? Wiesz, co się tam dzieje? Nie byłem, ale słyszałem wieści od tych zdrajców. Kogo aresztowali? Jaskier wspominał o Breitfelcie, Kirimie, Skeingorn i... Niedobrze. Kirim był w spisku od samego początku, zna mnie. Może jeszcze go nie przesłuchali. Do obozu. Szybko. Trzeba ostrzec Wes i resztę. Nie mamy czasu. Okej, udajmy się do obozu. Czyli okazało się, że Roż został przywódcą spisku. Planował sobie ze swoim królem Foltestem. No, ja bym był zły na miejscu Foltesta, na miejscu Henselta, no. Także nie wiem, czy jeśli Henselt coś zrobi złego, po czyjej stronie stanąć. Natomiast na mnie Henselt jeszcze nie wywarł takiego złego wrażenia. A zresztą dobra, myślę, że w tym odcinku to będzie na tyle. Niech będzie trochę krótszy. Także do następnego odcinka. Cześć.